Czy są dowcipy o milicjantach? Nie ma, bo to wszystko prawda. Milicjant chce zjeść na śniadanie konserwę rybną. Nie ma klucza do konserwy. Wyjmuje pałę i wali w nią puszkę i krzyczy. Otwierać! Milicja! Jesteście otoczeni! Dwaj milicjanci stoją przy rozlewisku. Jedzie chłop konnym wozem. Panowie, głęboka ta woda? Skądże? Ledwo koła zawłoczycie. Chłop wjechał do wody i zaczął tonąć wraz z koniem i wozem. Po chwili na powierzchni unosił się już tylko kapelusz chłopa. Popatrz, Józek. Jak 10 minut temu szwykaczki, to im tylko nogi zakryło. Milicjant wchodzi do księgarni. Chciałbym kupić jakąś książkę. Pan zapewne chciałby coś z literatury lżejszej. Wszystko mi jedno, jestem radiowozem. Franek, zobacz, czy w naszym radiowozie działa lewy kierunkowskaz. Działa, nie działa. Działa. Józek, czy wziąłeś prysznic? No tak, jak coś w tym domu zginie, to zawsze ja. Po powrocie z komendy milicjant wyjmuje pałkę i zaczyna okładać żonę. Józek, na miłość boską nie przynoś nigdy roboty do domu. Ty, co kupimy Józkowi na imieniny? Boże, książkę mu kupimy? Książkę to on już ma. Milicjant zatrzymuje dwóch podejrzanych osobników. Obywatele, proszę dokumenty. Po otrzymaniu sylabizuje. Dowód osobisty. Dostępny, proszę. Dowód osobisty. A, to obywatele bracia. Obywatelu, tutaj nie wolno sikać, do cholery, 20 metrów stąd jest ubikacja, a wy co tu, co tu? A co pan myśli, że ja mam szlauf? Dwóch studentów opowiada dowcip. Wiesz, dlaczego milicjanci nie jedzą kiszonych ogórków? Wiem, bo im się głowa do słoika nie mieści. Słucha tego małe dziecko i mówi... Jak to? Przecież mój tatuś jest milicjantem i je ogórki. Tak, dziecko, ale beczkowe. Słuchajcie, jutro należy się ubrać odświętnie, bo idziemy na wesele Wyspiańskiego. To my może kupimy flachę i kwiaty? Po co, matoły, do cholery? Przecież idziemy na wesele Wyspiańskiego do teatru. A, dobra, dobra, taki pan mądry, a jak miesiąc temu szliśmy na jezioro Łabędzie, to po co pan brał ponton? Idzie dwóch milicjantów patrolujących ulicę i nagle jeden z nich znajduje lusterko. Ogląda w nim swoją twarz. Ja skądś znam tego faceta. Pokaż! Nie wygłupiaj się! To przecież ja! Milicjant zapisał się do biblioteki. Pierwszą książkę, którą postanowił przeczytać, była książka telefoniczna. Gdy ją zwracał po przeczytaniu, bibliotekarka pyta z uśmiechem: i co? Ciekawa była? No wie pani, akcja nie zbyt szybka, ale ilu bohaterów? Egzamin na prawo jazdy. Komisja przepytuje milicjanta. Proszę opisać pracę silnika. Czy mogę opisać własnymi słowami? Oczywiście. Brrr, brrr. Milicjant zdaje egzamin z geografii. Oczywiście wcześniej znał pytania egzaminacyjne, ale na wszelki wypadek przygotował sobie ściągi i ukrył w bucie. Proszę powiedzieć, jak nazywa się stolica Polski? Chełbek! Młody stażem milicjant zdaje raport z odbytej służby dyżurnemu oficerowi.
i za niebanie świateł wystawiłem mandat za 2000 złotych. Oj, idioto. Czego was uczą w tych szkołach? Przecież za niemanie świateł trzeba wystawić mandat za 5000. Panie poruczniku, czy możemy zagrać w brydża? Jak boisko jest wolne. Przedział w pociągu dalekobieżnym. Ludzie, przed którymi jeszcze długa podróż, nawiązują rozmowę. A może byśmy tak opowiadali kawały polityczne? Opowiadajcie państwo, opowiadajcie, ale ja z góry chcę uprzedzić, że jestem milicjantem. Nic nie szkodzi, ja będę mówił powoli, a dla pana powtórzę 2 razy. W pewnym województwie milicja zaniedbała plan wystawiania obywatelom mandatów. Musi go nadrobić, ale z drugiej strony z centrali przyszła dyrektywa, aby przed 1 maja traktować ludzi w miarę grzecznie. Przeszkolono więc drogówkę, jak postępować. Plutonowy stosuje się do zaleceń, zatrzymuje samochód. Dzień dobry, obywatelu. Ząbki pan dzisiaj był? Myłem. A samochód nie umyty. 5000 mandaciku. Skasował w ten sposób kilkadziesiąt samochodów. Wreszcie zatrzymuje wyjątkowo brudną syrenkę. Dzień dobry, obywatelu. Ząbki pan dzisiaj był? Nie byłem. A to przepraszam, proszę. Zomowiec w czasie patrolu łapie młodego człowieka za klapy kurtki i patrząc mu przeciągle w oczy pyta: student? Nie, chuligan. A to bardzo przepraszam. Na chodniku zasłabła starsza kobieta, zatrzymuje się przy niej radiowóz i usłuszni milicjanci pytają, jak można pomóc. Za chwilę umrę. Dajcie tu do mnie księdza. Ależ babciu, najbliższy kościół jest daleko stąd. A co to już ich w bagażnikach nie wozicie? Milicjant wraca po pracy do domu, zagląda do lodówki, wpada w wściekłość i bije żonę. Ile razy ci mówiłem, żebyś gasiła światło w lodówce? W centrum miasta wydekoltowana kobieta przechodzi nieprawidłowo przez jezdnię. Widzi to milicjant i gwiżdże na nią. Kobieta przyspiesza tylko kroku, a milicjant, gwiżdżąc coraz głośniej, stara się ją zatrzymać. Wreszcie dopada ją i rozpoczyna. Dlaczego obywatelka nie zatrzymuje się, gdy gwiżdże? A co wy sobie myślicie? Gdybym zatrzymywała się wtedy, kiedy na mnie gwiżdżą, to nigdy bym nie doszła do domu. Milicjant zatrzymuje samochód. Proszę pana, przejechał pan skrzyżowanie na czerwonym świetle. Będzie mandacik. Panie władze, ja bardzo przepraszam, ja naprawdę nie zauważyłem. A tak szczerze mówiąc, jestem daltonistą. Milicjant daruje mandat. Wieczorem, gdy zdaje służbę, koledze mówi: spotkałem dzisiaj na mieście daltonistę. Świetnie mówił po polsku. Rozmowa przy konfesjonale. Proszę księdza, napadłem na zobowca i dotkliwie go pobiłem. Synu, ty tu przyszedłeś się spowiadać, czy się chwalić? Dwóch milicjantów wybrało się na polowanie na kaczki. Chodzili cały dzień po bagnach, bardzo się zmęczyli i pobrudzili. Nic nie upolowali. Wiesz co? Albo te kaczki latają za wysoko, albo my za nisko podrzucamy psa. Milicjant spotyka na ulicy swojego dawno niewidzianego kolegę. Od razu rzucają mu się w oczy jego piękne buty z krokodylej skóry. Cześć, stary! Skąd masz takie piękne buty? Pojechałem na wycieczkę do Egiptu. Frajerzy poszli oglądać jakieś ruiny, a ja wyciągnąłem w krzakach gruby drąg, poszedłem nad Nil, przyczaiłem je i gdy z wody wyszedł, przeszedłem pod te buty. Wiesz co? Tak zrobię. Po kilku dniach koledzy ponownie spotykają się na ulicy. I co? Nie masz butów ze skóry krokodyla? Nie byłeś w Egipcie?
Byłem, ale prześladował mnie pech. Zrobiłem tak. Frajerzy poszli oglądać ruiny, ja wyciągnąłem drog, poszedłem nad Nil. Jak wyszedł z wody krokodyl, to ja go drogiem w łeb, potem załatwiłem jeszcze 4 takie gady i wyobraź sobie, wszystkie 4 były bez butów. Zomowcy wybierają się na akcję, dostają rozkaz, aby zgłaszać się tylko z rzeczami osobistymi. Jeden z nich przytaszczył na zbiórkę futrynę. Mówiłem tylko rzeczy osobiste, a nie trofea. No a jak ja będę bez niej otwierał piwo? Żony 3 milicjantów dyskutują, który z ich mężów jest głupszy. Mój. Kiedyś, gdy przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, to sam sobie wystawił mandat. A mój zapomniał kluczyków do samochodu. Otworzył drzwi śrubokrętem, a potem sam się aresztował za włamanie. A mój poszedł kiedyś do keweksu, przeskoczył ladę i poprosił o azyl. Milicjant zgubił swoją służbową pałkę i chodził bez niej niepocieszony. Znalazł ją jeden chłopiec i ulitował się nad nim. Proszę bardzo, oto pańska pałka. Dziękuję, ale to nie moja, ja swoją zgubiłem. Milicjant kopie na trawniku dołek. Ty, po co to robisz? Jest mi potrzebne zdjęcie do pasa. Aha! Po 2 godzinach wraca tą samą drogą i widzi, że kolega kopie już 6 dołek. Po co tyle kopiesz? Jak to po co? Potrzebuję 6 zdjęć. Na posterunek milicji przybiega goły funkcjonariusz i spokojnie zasiada za swoim biurkiem. Ty, co ci jest? Wróciłem do domu, a żona leżąc w łóżku powiedziała mi: rozbieraj się szybko i do roboty. No to przybiegłem. Polak, przebywający przez kilkadziesiąt lat na emigracji, przyjechał do Warszawy, wybrał się na krakowskie przedmieście, a chcąc się upewnić, czy dobrze trafił, pyta o to napotkanych przechodniów. Przepraszam, czy jest to krakowskie przedmieście? No. Przepraszam pana, czy jest to krakowskie przedmieście? Tak, odpowiada drugi. Czy jest to krakowskie przedmieście? Oczywiście. Odpowiada trzeci. By wyjaśnić ten problem, zwrócił się do milicjanta. A przepraszam, jak jest? Ja pytam, a czy jest to krakowskie przedmieście? Jeden mówi, no tak, inny oczywiście. Bo widzi pan, ten co powiedział no, nie ma żadnego wykształcenia. Ten co powiedział tak, ma średnie, a ten co powiedział oczywiście, miał wykształcenie wyższe. A pan ma jakie wykształcenie? Wyższe? No! Milicjant chce kupić książkę w księgarni. Ekspedientka proponuje mu książkę o logicznym myśleniu. A co to takiego to logiczne myślenie? Wyjaśnię panu na przykładzie. Czy pan ma w domu akwarium? Oczywiście mam. A więc lubi pan naturę? Lubię. A więc lubi pan też spacery po lesie? Oczywiście, że lubię. Najchętniej z kobietą. Oczywiście. I stąd wniosek. Nie jest pan pedałem i to jest właśnie logiczne myślenie. To jest fantastyczne, kupuję tę książkę. Przed księgarnią spotyka kolegę. Ty, co kupiłeś? Książkę? Tak, o logicznym myśleniu. A co to takiego? Zaraz wyjaśnię ci to na przykładzie. Masz w domu akwarium? Nie mam. No to jesteś pedałem. Dwaj amerykańscy turyści przyjechali do Polski własnym samochodem i zwiedzają Warszawę. Zatrzymali się, by spytać milicjanta, jak dojechać do Pałacu Kultury. Milicjant rzucił okiem na samochód, stanął na baczność, zasalutował. Panie generale, proszę jechać prosto, potem skręcić w prawo, potem w lewo i prosto. Turyści podziękowali i pojechali. Drugi milicjant nie może wyjść z podziwu. Skąd wiedziałeś, że to generał? Ależ ty głupi, czytać nie umiesz? Przecież było na samochodzie napisane General Motors.
Autobus odjeżdża punktualnie o 8. Czy są jakieś pytania? Chciałem zapytać, o której odjeżdża przyczepa? Milicjant na posterunku przyjmuje przez telefon meldunek. Odkłada słuchawkę, zamiata szczotką podłogę. Następnie rozbiera się i nago wybiega z posterunku. Jaki otrzymał meldunek? Zawiedzi go woleć na E4. Przed automatem z wodą sodową stoi milicjant. Wrzuca monetę, czeka aż szklanka napełni się wodą, wypija, wrzuca monetę i tak bez końca. Ludzie stojący za nim w kolejce niecierpliwią się. Panie, pośpiesz się pan! Nie ma takich głupich, ja cały czas wygrywam. Wokół otwartej trumny na pogrzebie tłoczą się znajomi i krewni zmarłego. Przez tłumek przepycha się milicjant, podchodzi do zmarłego i wkłada coś pod poduszkę. Co pan tam włożył? Pyta wdowa. No wie pani, nie zdążyłem kupić kwiatów, a że głupio przyjść z pustymi rękami, to kupiłem czekoladę. Milicjant zatrzymuje księdza jadącego na rowerze. Co? Jazda bez świateł? Badać się należy. Ale proszę pana, ja jadę do chorego z panem Bogiem. Co, we dwóch na rowerze? Podwójnie bada. Ksiądz płaci bez dyskusji, a odjeżdżając cieszy się w duchu, że milicjant nie przypomniał sobie, że pan Bóg jest w trzech osobach. Patrol milicyjny napotyka na swojej drodze pijaka, który leży na chodniku i ma mrocze. Tu mówi Radio Wolna Europa, tu mówi Radio Wolna Europa. Milicjanci błyskawicznie sprawdzają w instrukcji, co należy w takiej sytuacji robić. Kładą się na chodniku obok pijaka i wydają głośny dźwięk. Zagłuszamy! W sklepie papierniczym do Lady dochodzi milicjant. Czy ma pani zeszyty w kółka? Sprzedawczyni robi zdziwioną minę. Proszę nie zwracać na niego uwagi, mówi stojący nieco dalej starszy szarżą milicjant. On jest jeszcze młody i głupi. Proszę mu dać czysty zeszyt, a kółka on sobie sam dorobi. A panu co podać? Ja poproszę Globus Polski. Przed sądem staje obywatel oskarżony o próbę uduszenia zomowca. Sędzia prosi go o przedstawienie przebiegu wydarzeń. Podszedł do mnie, stuknął mnie pałką i powiedział prima aprilis. Potem plunął na mnie i powiedział lany poniedziałek. Gdy nie reagowałem, to zgasił mi papierosa na policzku, mówiąc środa popielcowa. Wtedy nie wytrzymałem, złapałem go za gardło i mówię zatuszki. Kandydatom zdającym do szkoły milicyjnej zorganizowano test na inteligencję. Każdy z nich otrzymał stalowy sześcian, w którego ściankach wycięto otwory o kształcie koła, kwadratu, trójkąta. W otwory te mieli wrzucić klocki o tych samych kształtach. Po podsumowaniu wyników sporządzono raport do komendy głównej. Wszyscy kandydaci wykonali test celująco. 5% zdających wykazało się przy tym niepospolitą inteligencją, 95% niepospolitą siłą. Ty, a dlaczego milicjant wychodząc na patrol bierze ze sobą psa? Bo co dwie głowy to nie jedna. Pan utrzymuje? Zakładam się z ludźmi o różne rzeczy i przeważnie wygrywam. To może i ze mną się pan o coś założy? Proszę bardzo, stawiam 100 000, że jutro wyrośnie panu na tyłku trawa. To oczywiście, że przyjmuję zakład. Pewnie, że nie urośnie. Na drugi dzień milicjant wita w swoim pokoju specjalistę od zakładów. No, dawaj pan 100 000. Trawa oczywiście nie wyrosła. Zaraz, panie władzo. Proszę ściągnąć spodnie, tylko nie tu w tym ciemnym kącie, ale przy otwartym oknie, gdzie jest jasno. Oględziny nie trwały długo. Faktycznie, nie wyrosła. Oto pańskie 100 000. No, przecież z pana idiota mówiłem panu, że nie można wyżyć z zakładów. Oczywiście, że nie można. Jeszcze jak można? Widzi pan tych trzech gości na dole na ulicy? Z każdym się z nich założyłem o 2 000 000, że wystawi pan goły tyłek przez okno.
Do pijanego faceta podchodzą milicjanci. Dokumenty, proszę. A ja nie mam żadnych dokumentów. No to idziemy. No to idźcie. Milicjant zdaje egzamin z chemii. Proszę wymienić ciała lotne. Na przykład ptok. Milicjant zdał egzamin i dumny odpowiada o tym swojej żonie. Ty idioto, trzeba było powiedzieć ptak. Miałbyś od razu zaliczony egzamin z polskiego. W czasie nocnego patrolu dwóch milicjantów spotyka trzeciego. Ten leży z uchem przy chodniku. Co robisz? Słucham sobie płyt. Wiem pana, która jest godzina? Przepraszam pana bardzo, która godzina? Za 23. O 3 może mnie pan w dupę pocałować. Mówi chłopczyk i w nogi. Milicjant rzuca się za nim w pościg, zatrzymuje go starszy stopniem funkcjonariusz. Gdzie tak pędzicie? Jeden z markac powiedział, że o 3 mogę go pocałować w dupę. Nie musicie się tak śpieszyć, macie jeszcze 20 minut czasu. Milicjant postanowił fałszować pieniądze. Po kilku dniach pracy pokazuje żonie swoje pierwsze dzieło. Stary, ty chyba oszalałeś. Przecież nie ma banknotów o nominale 7000 złotych. Nie ma? Nie szkodzi. Pójdę do kolegi z pracy rozmienić. Wraca po godzinie. Widzisz, udało się. Wymieniłem na 2 banknoty po 3500. Ty! A jak można podnieść poziom intelektualny w Rosji? Nie, to proste. Wysłać do nich oddziały z obu, a przy okazji u nas się podniesie. Jedzie milicjant rowerem i błotnik mu się kole boce. Mija go drugi na rowerze i zwraca uwagę. Ty! Błotnik ci się kole boce! Co? Błotnik ci się kole boce! Nic nie słyszę, bo błotnik mi się kole boce! Kapralu, proszę wytłumaczyć kolegom, co to znaczy ojczyzna. Ojczyzna, obywatelu poruczniku, to tak jakby moja matka. Bardzo trafnie. Teraz wy, szeregowy, powiedzcie, co to ojczyzna? Ojczyzna, to na pewno będzie ta matka Zielińskiego. Dwaj milicjanci zwiadowcy natknęli się na ślady nieprzyjaciela. Starszy stopniem szepcze. Idź ich tropem i zobacz, dokąd poszli. A ty co będziesz robił? Ja pójdę zobaczyć, skąd przyszli. Podczas wizytacji generał pyta szeregowego milicjanta. Czy jesteście szczęśliwi, że służycie w milicji? Tak jest, obywatelu generale! A co robiliście wcześniej? Byłem znacznie szczęśliwszy. Kowalski przyjmuje się do pracy w milicji. W dziale kadr otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz osobowy. Oprócz imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia widnieje rubryka stosunek do służby wojskowej. Nasz bohater wpisuje. Stosunek odbyłem. Panie władzo, czy ta ulica jest bezpieczna? Jakby nie była bezpieczna, to bym tu nie stał. Dwóch milicjantów ogląda w telewizji mecz piłki nożnej. Jeden wychodzi na chwilę z pokoju i słyszy krzyk kolegi: gol! I zaraz znowu: drugi gol! Kto strzelił? Pierwszego jakiś Rudy, a drugiego Ripley. W środku nocy przed hotelem dwóch milicjantów zatrzymuje młodą kobietę. Przeglądając okazany przez nią dowód, jeden z nich pyta. Imię? Dorota. Nazwisko? Smolik. Zawód? Jak wam powiedzieć? Co pani robi?
co robię? Chodzę od latarni do latarni. No napisz, Edek, elektromotor. Przepraszam, chciałbym zapytać, skąd pan ma ten mundur milicyjny? To prezent od żony, chciała zrobić mi niespodziankę. Przyszedłem wcześniej z pracy, a mundur już leżał na krześle w sypialni. Milicjant do zatrzymanego kierowcy. Dmuchaj pan! Bardzo chętnie, panie władzo, a gdzie boli? Milicjant idzie przez most i nagle wskakuje do Wisły. Przypadkowi przechodnie zorganizowali pomoc i wyciągnęli z wody niedoszłego samobójcę. Zdziwiło ich, że milicjant, gdy tonął, trzymał w ręce kartkę. Okazało się, że było to skierowanie na wczasy w Wiśle. Pisze milicjant do milicjanta list. Franku, piszę do ciebie powoli, bo nie wiem, czy biegle czytasz. Ty! A dlaczego milicjanci mają naszyte guziki na rękawach? Żeby nie wycierali w nie nosów. A dlaczego te guziki się błyszczą? Bo i tak wycierają. Na stole stoi talerz z kotletem schabowym, a przy stole siedzą mądry milicjant, głupi milicjant i krasnal. W pewnym momencie gaśnie światło, a gdy ponownie zapala się, okazuje się, że kotleta nie ma. Kto go zjadł? Oczywiście, że głupi milicjant, bo mądrych milicjantów i krasnali nie ma. Ty! A dlaczego milicjanci nigdy rano nie jedzą pomarańczów i cytrynów? No oczywiście, bo to są owoce południowe. W kosmos wysłano małpę i milicjanta. Pierwszą kopertę z zadaniami otworzyła małpa. Nacisnąć przycisk, włączyć akumulatory, przeprowadzić badania i tak dalej, i tak dalej. Następnie zadanie dla siebie odczytał milicjant. Nakarmić małpę i położyć się spać. Ty! Słyszałeś, że w Wiśle utopiło się dwóch milicjantów? Pewnie, że słyszałem. Okazało się, że zapalali motorówkę na pych. Ty! A co robi milicjant, gdy dostanie narty wodne? To oczywiście, że szuka pochyłego jeziora. Przychodzi milicjant do sklepu i prosi o dwie przepalone żarówki. Mamy tylko dobre, odpowiada zdziwiony ekspedient, ale widząc, że klient jest milicjantem, nie chce konfliktu, więc znajduje na zapleczu przepalone żarówki i wręcza mu je. Zaciekawiony pyta, po co panu takie żarówki? Potrzebuję do ciebie fotograficznej. Obywatelu! Co pan robi w ławce siedząc? Obywatelu, co pan robi w parku siedząc na ławce? Co pan tu robi? Ja kontempluję. Jak cię robię w pysk, to zaraz będziesz postoplął. Dwóch milicjantów pod pomnikiem Chopina kłócą się za wzięcie. To jest Mickiewicz. Jakiś ty głupi to słowacki. Na to wtrąca się do rozmowy oficer. Wy głupie żłoby. Przecież to jest ten Intervision. Ty, no i byłeś na tym meczu? Tak, byłem, oczywiście, że byłem. No i jaki był wynik? 0-0. A do przerwy? Ty, a czego milicjanci uśmiechają się w czasie bo myślą, że ich będą fotografować. Milicjant kupił sobie zegarek elektroniczny i pochwalił się nim koledze, z którym pełnił służbę. W tym momencie przechodzień zapytał o godzinę. Milicjant spojrzał dyskretnie na zegarek, schował rękę i odpowiedział: nie mam zegarka. Ty, no to czegoś skłamał, przecież masz zegarek. A skąd miałeś wiedzieć, ile to jest 12 dzielone na 44? Patrol milicyjny spotyka płaczącego w parku milicjanta.
Czemu płaczecie, towarzyszu? Pies patrolowy mi uciekł. Nie martwcie się, odnajdzie drogę do komisariatu. To mądry pies. O tak! Ale ja nie znajdę! Przychodzi milicjant do księgarni i pyta: czy ma pani coś, chemik Gwaja? Mam. Stary człowiek i morze. To ja poproszę morze. Minister wysyła pułkownika M.O. w celu wysłuchania kawałów politycznych i wysądowania, ile z nich polega na prawdzie. Po miesiącu pułkownik melduje się przed ministrem i mówi: wysłuchałem setki kawałów, zakładam, że wszystkie są polityczne, z tego 10% polega absolutnie na prawdzie. A pozostałych 90%?